Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Kręcąc się po świecie. Dzisiaj odwiedzamy Amerykę, a konkretnie Stany Zjednoczone, które mają do zaoferowania bardzo dużo w zależności od naszych potrzeb. To są te duże miasta ze słynnych seriali, a także piękne dziewicze tereny, kaniony, wąwozy, dzikie plaże, piaszczyste plaże przede wszystkim, przepiękne rzeki. O swojej amerykańskiej przygodzie będzie opowiadać mój dzisiejszy gość, łódzka podróżniczka Anita Olszak. Witam Cię serdecznie. Witam. Anita, jak to jest z tą podróżą do Stanów Zjednoczonych? Bo to było tak, że Ty wzięłaś udział w pewnym projekcie, który zakładał trochę pracy i trochę odpoczynku, co z kolei wiązało się ze zwiedzaniem i spędzaniem takiego wolnego czasu w Stanach. Co to jest za projekt? To jest taki program, który nazywa się Camp America. A polega on na tym, że lecimy do Stanów pracować na takim kampie, czyli obozie dla dzieci, takim wakacyjnym kampie. No i po tych 2 miesiącach, to jest tak w założeniu 9 tygodni, a może być 10, to zależy też od danego kampu. Potem sobie podróżujemy. To od nas zależy, w jakim okresie chcemy podróżować. Czyli tak naprawdę jedziemy zarobić pieniądze, które następnie wydajemy na to, żeby te Stany poznać. A powiedz mi, gdzie szuka się informacji akurat właśnie o takim programie, o którym mówisz? Gdzie je znalazłaś? Znaczy, ja słyszałam od znajomych, ale też można w internecie przede wszystkim. Teraz też jestem konsultantką, czyli jakby opiekuję się aplikantami, więc też można bezpośrednio do mnie na przykład z pytaniami. No i jak wygląda rekrutacja? Bo to też może być ciekawe dla naszych odbiorców. Może ktoś chciałby się na coś takiego zdecydować. Pora też jest ważna. To właśnie są takie ten okres wakacyjny, lato, czy to może być w innym momencie? Wyjazdy raczej są w czerwcu, nawet chyba w maju już się zdarzają. Ja wylatywałam pod koniec czerwca, był to 22 czerwca i w gruncie rzeczy to był już taki, że tak powiem, deadline, ostateczny termin. Końcówka czerwca to już jest taki maksimum, wydaje mi się. Jest to bardzo dobra opcja dla studentów, można sesję wcześniej zdać lub przełożyć na późniejszy termin po powrocie i rzeczywiście wybrać się na taki duży trip do Ameryki, żeby ją zobaczyć. Czyli co, najpierw praca i potem według Ciebie, znaczy jeśli chodzi o Ciebie, to była praca i potem zdecydowałaś się na podróżowanie. Tak, 2 miesiące pracowałam na takim obozie w stanie Nowy Jork, w górach Adirondack. Jest to, jak to mówią, taki zielony raj dla nowojorczyków. Oni wysyłają tam swoje dzieci na wakacje. Ogólnie obozy w Ameryce, takie wakacyjne, to jest bardzo stara i bardzo taka mocna tradycja. I oni cieszyli się z tego, że opiekunowie to też są obcokrajowcy, że to są chociażby Polacy. Tak, znaczy no, przede wszystkim na tym to polega, że na takie obozy zatrudnia się ludzi z całego świata tak naprawdę. Ja generalnie pracowałam akurat w kuchni, bo jest możliwość pracy z dziećmi, ale też jakby w takiej części organizacyjnej całego obozu, czyli w kuchni, w pralni, w takich różnych rejonach. I podczas takiego obozu następuje też jakieś, wiesz, zwiedzanie, jakieś atrakcje dla tych dzieciaków. To są dzieci w jakim wieku? To jest już taka młodzież, czy to są dzieci, powiedzmy, takie nasze, powiedzmy, no, podstawówkowe? Jest to taki generalnie dość szeroki przestrzał wiekowy, od podstawówki po takich właściwie nastolatków, po pełnoletność. Zależy też od obozu, są takie obozy dla dziewczynek tylko lub dla chłopców, dzienne, nocne, wszystko zależy od tego, gdzie dostajemy to zatrudnienie, tak. I jak to było w Twoim przypadku akurat? Ja byłam na takim obozie, gdzie normalnie dzieci nocowały, parę tygodni spędzały. No i co tam się dzieje? Różne zajęcia, tam jest bardzo dużo boisk. Przede wszystkim takie obozy najczęściej lokowane są nad jeziorem. To jest ogromny teren. Można to trochę porównać do obozów, które mamy w Polsce, ale one są naprawdę, jeśli chodzi o teren, dużo bardziej obszerne. Nawet na naszym obozie mieli wykupione bodajże jakieś pasmo górskie, gdzie oni chodzili na te wyprawy, więc to było takie prywatny teren, to było tak naprawdę. Także na 2 miesiące zamykamy się w takim otoczeniu, które zupełnie różni się od tego naszego łódzkiego. Można sobie odetchnąć innym światem, wśród innych ludzi i to jest naprawdę niesamowite przeżycie. Dlatego też jak dla mnie taka forma odkrywania Stanów była dużo bardziej ciekawa, bo zazwyczaj kiedy jedziemy turystycznie, lecimy, no to oczywiście chcemy zobaczyć te wielkie rzeczy, te znane z telewizji, Kalifornię, Nowy Jork, jakieś takie właśnie te tereny offroadowe bardziej. No a w tym przypadku mamy możliwość zobaczenia takiej tradycji, mocnej kultury,
Także tych małych miasteczek. My na przykład codziennie mieliśmy możliwość wyjazdu z tego kampu, żeby zobaczyć sobie jakieś małe miasteczka w pobliżu. I to takie życie prawdziwych tych Amerykanów codziennie. Lokalne. Tak, lokalne. To jest takie życie od kuchni wręcz. Więc myślę, że to jest bardzo duża wartość, żeby coś takiego zobaczyć, prawda? No tak, nie być takim turystą, który tylko łapie to, co mu się wydaje w tym momencie za fajne i za najważniejsze, tylko zobaczyć, spróbować takiego normalnego życia. A kiedy skończył się ten czas? Kiedy skończył się obóz? To wtedy już wolna ręka, mogłaś robić, co ci się podoba, to na co się nastawiałaś? Przede wszystkim na pewno Nowy Jork, bo on jest jakoś tak zawsze po drodze, bo do niego lecimy, z niego potem wylatujemy. No i taka ikona przede wszystkim, więc to jest coś, co trzeba zobaczyć. No i też... I w tym Nowym Jorku, i co w tym Nowym Jorku? Tam przede wszystkim spacery po Manhattanie są wartościowe tak naprawdę. Ja myślę, że Ameryka jest takim tworem, po którym same spacery bez konkretnych jakichś takich obiektów dają niesamowite uczucie. Ten klimat amerykański, który znamy z filmów, on naprawdę istnieje. Te taksówki żółte, wieżowce, naprawdę po prostu wystarczy patrzeć się, rozglądać wokół siebie i jest to niesamowite wrażenie. No ja też stawiałam trochę na kulturę, chciałam zobaczyć teatr na Broadwayu, byłam na w musicalu Chicago, co nie sądziłam, że kiedykolwiek spełni mi się to marzenie, bo ja widziałam ten musical praktycznie na YouTubie, kiedy byłam mała, bo uczęszczałam takie grupy taneczne i tam nasza choreografka nam zawsze pokazywała ten musical. No i nagle po... Jakieś takie marzenie, lata, które odległe było i prawdopodobnie tak, tak. Nie do zrealizowania. Nawet nie pamiętam, czy sobie je wymarzyłam, czy zdążyłam sobie je wymarzyć tak naprawdę. No i oczywiście na Manhattanie te różne jakieś budynki, które kojarzą się z filmem, chociażby z Kevinem Sam w domu, no to Rockefeller, to wszystko jest tak naprawdę dla nas dostępne, żeby to zobaczyć na własne oczy. No brakowało choinki, ale to nie ten okres. Jacyś sławni ludzie, jakieś persony się tam gdzieś przewinęły, pojawiły, czy niekoniecznie? Tak naprawdę ludzi jest bardzo dużo różnych i ciężko jest wyłapać kogoś, kogo by się z kogoś kojarzyło. Raczej nie spotkałam nikogo takiego. Nie, bo tak pytam o to, bo pamiętam, że kilka lat temu miałam okazję rozmawiać z takim podróżnikiem, który przechadzał się ulicami i spotkał Whoopi Goldberg. I tak po prostu przywitała się z nim, zaczęli rozmawiać, ma zdjęcia. I się, on powiedział, że to się właśnie często zdarza, tak? Że rozmawiał ze znajomym, który też spotkał tam kogoś, dlatego też o to zapytałam. W twoim przypadku akurat tak nie było, no tyle szczęścia nie miałaś. Tak, ja sławne persony widziałam tylko na tych gwiazdach w Los Angeles. A, no właśnie. To tak, tam jest ich bardzo dużo, można spotkać. Przechadzając. Czyli już teraz Los Angeles, co jeszcze? Tak, no to przede wszystkim wydaje mi się, że większość ludzi po takim projekcie, tym pracowniczym, planuje Kalifornię. Kalifornia Dream to jest taki dream właśnie, który każdy chce wyśnić sobie na żywo. No więc San Francisco, Los Angeles, też do San Diego sięgnęliśmy. No i po drodze jeszcze oczywiście było Las Vegas, które wyrasta z pustyni tak naprawdę. Te wszystkie bezdroża są niesamowite, bo przejazd samochodem zajmuje bardzo dużo czasu, ale to jest sama wartość w tej drodze. Takie przestrzenie się raczej tutaj nie zdarzają, przynajmniej ja takich nie odkryłam jeszcze w Europie, więc to było niesamowite przeżycie. Tak. Więc rozumiem, że przemieszczaliście się, wynajęliście, bo ja też trochę tak, wiesz, też od kuchni chcę dowiedzieć się, jak wygląda to wasze, jak wyglądało to wasze zwiedzanie, odwiedzanie tych poszczególnych miejsc. W kilka osób wynajęliście samochód i nim przemieszczaliście się po konkretnych miastach Stanów Zjednoczonych. Tak. Myślę, że to jest najbardziej korzystne, żeby właśnie wynająć samochód, bo takie duże przestrzenie trudno jest pokonywać. Na oczywiście można samolotem, ale wtedy nie odkryje się tej drogi, która dla mnie była bardzo wartościowa, więc my wynajęliśmy samochód w 5 osób. To była taka śmieszna sytuacja, bo chcieliśmy jak najmniejszy samochód, żeby jak najmniej palił. A okazało się, że w tej samej cenie dali nam minivana. Na początku to było takie straszne, bo po pierwsze automatyczna skrzynia biegów, której nie korzystał tutaj, a po drugie duży samochód, ale ostatecznie było tak, że nawet spaliśmy w tym samochodzie gdzieś na polach kempingowych, więc on się bardzo nam przydał i ciężko było się z nim rozstać, był takim drugim domem. No taniej, jeśli chodzi o nocleg, prawda? Nie trzeba specjalnie szukać jakiegoś miejsca. Tak, szczególnie w tych właśnie parkach narodowych, gdzie zazwyczaj bierze się namiot lub no, można też właśnie w samochodzie, na przykład w jakimś kamperze, także to bardzo jest ekonomiczna opcja też, jeśli chodzi o odwiedzanie parków narodowych, bo tam nie wydaje się bardzo dużo pieniędzy na te rzeczy. No to powiedz o parkach, bo to też jest taki standard, must see, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jeżeli ktoś się tam wybiera. No na pewno każdy by chciał odwiedzić Wielki Kanion, który też odwiedziliśmy.
Jest on wielki. Jest ogromna przestrzeń, po prostu to się zjada oczami. Aczkolwiek jest dość turystyczny, oczywiście jest dużo turystów. Ja też byłam w takich miejscach, gdzie jest ich mniej, na przykład Kanion Antylopy. To jest takie miejsce zbudowane, że tak powiem, przez naturę, ale też przez światło. Tam słońce, które dociera, buduje taki obraz, że po prostu wydaje mi się, że w żadnym innym miejscu czegoś takiego nie widziałam. Jest też Zion. Zion jest niesamowity pod tym względem, że ma piękne pejzaże, jeśli chodzi właśnie o te tereny górskie. My byliśmy w takim punkcie, który nazywa się Angel Landing. Tam się szło już wręcz po takich łańcuchach, trzeba było się trochę wspinać. Na początku była informacja, że 9 osób tam zginęło. No, nie chcieliśmy być 10, ale stwierdziliśmy, że w sumie warto iść, żeby zobaczyć to niesamowite miejsce. Trochę mi się na początku nogi trzęsły, ale... Adrenalina była i ją pokonałaś. Tak, przede wszystkim też trzeba pamiętać, że jest bardzo gorąco. I jednak no, warto mierzyć siły na zamiary, gdyż no, ta pogoda jednak daje się we znaki. Mhm. Jeśli chodzi o wrzesień. Ameryce, tak. Bo to był wrzesień, bo najpierw praca, a potem już te dwa, to był sierpień i wrzesień. Tak. To były miesiące, które potem wykorzystałaś. Jest taki teren jak Dolina Śmierci, to jest największa depresja w Ameryce Północnej. I tam temperatura sięga 40-50 stopni Celsjusza. A są na przykład też takie wydmy, których sama temperatura, jak się po nich chodzi, może sięgać 90 stopni. Tam jest taka informacja na takim znaku, żeby najlepiej po 10 rano nie chodzić po nich. No my tam sobie wyszliśmy, ale bardzo gorący ten piasek był rzeczywiście. Nie poparzyliście się? Nie, na szczęście nie. Jechaliśmy dalej. Co jeszcze, co jeszcze? No i też właściwie, jeśli chodzi o Kalifornię, to spełniłam dużo swoich marzeń, bo zobaczyłam też takie właśnie miejsca z seriali, których oglądałam gdzieś tam. Beverly Hills 90-210. Na przykład. Było wylegiwanie na plaży, wiesz, w tym słońcu kalifornijskim i takie patrzenie z takim też, no, spełnieniem, bo była praca, teraz możesz sobie odpoczywać, leżysz sobie pod palemką. Czy to bardziej było trochę na zasadzie jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej doświadczyć, a może relaks to już jak będziemy wracać do Polski? Ja szczerze mówiąc miałam trochę bardziej takie przemyślenia, żeby jak najwięcej zobaczyć, bo przede wszystkim takie uczucie jest chodząc po tych ziemiach amerykańskich Stanów Zjednoczonych, że nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze tam się poleci, więc ja chciałam jak najwięcej zobaczyć, żeby poczuć różne te klimaty. Tak samo jak byliśmy w Los Angeles, no to bardzo chciałam iść do Universal Studios, żeby zobaczyć to też tak od kuchni ten świat, bo samo miasto jakoś tak, szczerze mówiąc, wrażenia wielkiego na mnie nie zrobiło. Wydaje mi się, że w telewizji to wygląda na większe, bardziej takie wow. Więc pojechałam do Universalu i tam rzeczywiście jest miasto w mieście wręcz, jeśli chodzi o tą wytwórnię filmową. No i w tym samym momencie moi znajomi pojechali na plażę się wylegiwać, już nie miałam czasu, niestety. Czyli jednak ta druga opcja. No tak, no tego, powiedzmy, że plaży, na plaży mogę jechać gdzieś w Europie, a tam chciałam zobaczyć tą wytwórnię filmową, której nie wiem, czy kiedykolwiek tam jeszcze będę. Nigdy nie wiadomo. Chociaż teraz, jak już gdzieś widzę, myślę, że turystycznie jeszcze się tam udam. No dobrze, no i powiedz mi, byliście już w tych miastach, byliście w parkach narodowych, co jeszcze warto było zobaczyć? No Kalifornia, trochę tej plaży. Gdybym miała jeszcze wrócić i zobaczyć coś więcej, na pewno chciałabym zobaczyć Yellowstone Park. On jest ogromny i na taką podróż do Yellowstone na pewno przeznaczyłabym więcej czasu. Nie tak, żeby właśnie wyjechać dalej, tylko żeby tam spędzić trochę czasu. Tak naprawdę w każdym z tych parków można się zakopać, powiedzmy, tak na tydzień, szczerze mówiąc, bo na przykład jak mamy Zion, to tam jeździ sobie taki busik po chyba 9 stacjach i na każdej stacji jest coś do przejścia, a to jakaś rzeka, a to jakiś właśnie szlak, więc tam jest co robić. Na pewno bym pojechała do Chicago, bo nie wiem dlaczego, ale w każdym mieście, w którym byliśmy, każdy mówił, jedźcie do Chicago, tylko że Chicago jest nie bardzo po drodze, no i tam by trzeba było już specjalnie się udać. I w tym Chicago nie byliście. No nie, tam się nie udało dojechać. No po prostu Stany są tak ogromne, że tak naprawdę większość Amerykan, może przesadziłam, może nie większość, ale są Amerykanie, którzy po prostu nawet nie zwiedzili tyle co my, bo to wszystko jest daleko. Dla nich każdy stan może oznaczać, tak jak dla nas, odległość z państwa do państwa. No, mniej więcej na tej zasadzie. Ja się nauczyłam tego, że teraz na przykład jakbym miała jechać do Gdańska czy do Zakopanego, to już trudno mi powiedzieć, że to jest daleko. Bo jeżdżąc po Stanach często robiliśmy odległości typu 500 km, więc to było daleko, ale już 300 to już było, 300 km to pojedziemy na spokojnie. To już bliziutko. Tak, zupełnie się jakby koncepcja przestrzeni zmienia.
No przede wszystkim, jeśli chodzi o zwiedzanie Stanów, ja bym poleciła wszystkim, żeby jakoś tak poczuć ten klimat. Nie wiem, iść na rodeo, iść na właśnie jakieś wyścigi konne. My mieszkaliśmy na kampie, mieszkaliśmy koło takiego miasteczka, które nazywało się Saratoga Springs. Tam była taka też stara tradycja wyścigów konnych. I to był czas, kiedy wszyscy idą na te wyścigi, robią sobie pikniki, te rodziny z dziećmi. I to jest takie, no, coś, co warto przeżyć wśród tej społeczności. Ty tak opowiadasz, ile zobaczyliście, ile zwiedziliście, czego doświadczyliście. Ja się tak zastanawiam, to wszystko, co zarobiłaś na tym kampie, będąc wcześniej, udało się zagospodarować, to rzeczywiście, wiesz, przekłada się finansowo, no bo Stany Zjednoczone tanie nie są, no nie oszukujmy się. Tak, jeśli chodzi o te fundusze, które zarobiłam, to mi to starczyło. Też akurat ja miałam taką sytuację, że kamp, na którym byliśmy, wypłacił nam więcej pieniędzy. Jest taka możliwość, ale to nie jest gwarancja, to nie masz się na to nastawiać. To taka premia. Tak, po prostu oni tam jakieś mieli inne zasady tych wypłat, więc no, my na tym skorzystaliśmy. Ale taka podstawowa suma pieniędzy, którą dostaje się za taki program, jest taka możliwość, żeby pozwiedzać za te pieniądze. Jest możliwość wygospodarowania sobie tej podróży za pomocą tych pieniędzy. Na pewno, tak jak mówiłam, w parkach się mniej wydaje, ale na przykład jeśli chodzi o Kalifornię, to mam wrażenie, że połowę pieniędzy zostawiam w Kalifornii, bo tam na przykład po Los Angeles, żeby się poruszać, no to najczęściej Uberem, bo innym sposobem jest trudno, żeby gdzieś dojść z jednego punktu w drugi, bo są bardzo oddalone, więc... Czyli robi się tak, że na przykład zostawialiście gdzieś samochód i potem przeznaczaliście ileś tam czasu, żeby zwiedzać, byliście tam określoną ilość czasu, tydzień, kilka dni, ile czasu trzeba było akurat na Kalifornię chociażby, na Los Angeles przeznaczyć? Czyli my każde miasto, tak jak na przykład w San Francisco byliśmy bodajże dwa dni, potem w Los Angeles byliśmy chyba dwa dni, potem pojechaliśmy na chwilę do San Diego na taką jednodniową wycieczkę, bo tam akurat w Los Angeles były Flixbusy bodajże do San Diego, tam spędziliśmy jeden dzień, wróciliśmy znowu do Los Angeles na dwa i z Los Angeles leciałam do Nowego Jorku na przykład. Także no, z racji tego, że o tym nie powiedziałam, że na nowy rok akademicki trzeba wrócić do Polski. Bo to też wiąże się z tym programem. Tak, tak, no jednak jest dany okres, nie jest tak, że bez limitu, więc najczęściej to jest, najczęściej się podróżuje tak 2-3 tygodnie. Mi się wydaje, że to jest taki standard wśród ludzi, którzy uczestniczą w tym programie. No to zależy od tego właśnie, czy ktoś chce się zatrzymać dłużej w jednym miejscu. Oczywiście można zwiedzać samo Los Angeles przez cały czas, ale no tak jak w naszym przypadku, kilka dni na każde miejsce, tak mniej więcej to wychodziło. Stany Zjednoczone kojarzą nam się, jeśli chodzi o kuchnię, kulinaria, z czymś bardzo takim tłustym. Te wszystkie takie przysmaki amerykańskie, rzeczywiście tak jest. Jak, jeśli chodzi o te kwestie kulinarne, wyglądały wasze posiłki? Staraliście się stołować właśnie po amerykańsku? Jeśli chodzi o nasze podróże, no to raczej to było niskim kosztem robione, więc a to w jakimś McDonaldzie lub kupowaliśmy po prostu w markecie jedzenie, które braliśmy do samochodu, no i tam sobie przygotowaliśmy jakieś takie piknikowe rzeczy, jakieś kanapki na przykład, no więc bułki, chleb, serki. Ale jeśli chodzi o takie życie na przykład na kampie, ja pracowałam w kuchni, więc mogę trochę o tym powiedzieć. No właśnie. No to rzeczywiście jest tak trochę tłusto, jest dużo oleju się dodaje, smaży się na głębokim oleju też, a jest dużo cukru. Mam wrażenie, że ciastko amerykańskie jest słodsze dwa razy niż nasze ciastko zwykłe. Też to była taka atmosfera kampu, więc tam jakby troszeczkę hurtowo się dla dzieci oczywiście to jedzenie przygotowuje, więc trudno też do wszystkiego jakby przełożyć taką skalę zdrowia do każdego posiłku. Oczywiście też są warzywa, owoce, to też. Na przykład brówek amerykańskich się chyba za wszystkie czasy najadłam, no bo u nas wiadomo są droższe, a tam to inaczej wygląda. No ale te mity, które są, nie są mitami, bo rzeczywiście to jedzenie jest trochę bardziej takie ciężkie, że tak powiem. Oni sobie lubią, tak obserwowałam Amerykanów jak jedli, to lubią sobie takie przygotowywać duże talerze, cały talerz posiłku i tutaj leją trochę tego sosu, trochę tego, no i tak właśnie i tak to kwestia wygląda. Problemu otyłości to też nie mit, jeśli chodzi o ludzi młodych. Znaczy, to różnie jest, to zależy. No są, zdarzają się też niestety, ale ja na przykład mam rodzinę w Nowym Jorku i też na przykład oni korzystają z polskich sklepów, więc na przykład takie jedzenie, typowo polska szynka, chlebek można sobie kupić, więc chyba też zależy od tego, jak kto lubi się żywić. Jest możliwość taka, żeby dostać różnego rodzaju żywność, tak? No mają markety, supermarkety różne i też restauracje, na przykład kuchnia włoska jest na całym świecie, więc też włoskie restauracje można spotkać różne. Różne są możliwości. A w takim życiu nocnym uczestniczyliście? Mm-hmm,
Tak, zdarzyło się, żeby zdarzyło się. Poznać tą nocną stronę miast Ameryki. Przede wszystkim byliśmy na imprezie w Las Vegas, no bo to był taki nasz pewnik, że tam fajnie by było zobaczyć, jak to wygląda. Byliście w kasynie? Tak, w ogóle kwestia kasyn jest dość ciekawa w Las Vegas, gdyż one właściwie są w każdym hotelu. Tam, my byliśmy w takim ogromnym hotelu Stratosphere. Miał taką wielką kulę widokową na górze, na 108 piętrze, tam była restauracja. Był basen na dachu. Bardzo taki luksusowy hotel, aczkolwiek niezbyt drogi. No i przechodziło się przez kasyno, żeby w ogóle wejść do niego, więc wszyscy z walizkami tak naprawdę zasuwają przez to kasyno, także nie da się go ominąć, wręcz mam wrażenie. Tak, no i głównie życie się opiera na tym, że ludzie spędzają czas w kasynach. Tak naprawdę jest wiele hoteli, które są stylizowane na, w różnym takim charakterze. Na przykład jest Paryż i to wszystko wchodzi się do, tak jakby do francuskiego świata. Jest też... To nie jest trochę kiczowate? Czy to rzeczywiście ma taki klimat i to tak ma wyglądać? Zależy. Myślę, że każdy ma swoją opinię na ten temat. Może jest trochę kiczowate, ale może właśnie w tym jest jakieś, jakaś taka... Coś ciekawego, tak, jakiś urok, no bo to jest jedyne chyba takie miejsce na świecie, gdzie w ten sposób to wszystko wygląda. Jest na przykład jakiś pokaz fontan, no to jest takie, że człowiek patrzy, przypomina mu się trochę dzieciństwo, jakieś takie fantastyczne zjawiska, jak fajerwerki na przykład, czy coś takiego, no to jest coś takie... Ja myślę, że ja bardzo często w Ameryce miałam takie uczucie, że chciało mi się płakać ze szczęścia, jak widziałam takie niesamowite jakieś obrazy. Czyli ten amerykański sen, można powiedzieć, wyśnił się i spełnił w twoim przypadku. Tak, tak, no, spełnił się. I mam nadzieję, że jeszcze będę mogła to powtórzyć. Tego życzymy. No i oczywiście wszystkim tym, którzy chcą taki amerykański sen spełnić, wyśnić, żeby on stał się jawą i rzeczywistością, zachęcamy do Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.